Witam wszystkich w zupełnie nowym programie Polacy to wiedzą, czyli jedynym teleturnieju, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Dlatego właśnie program poprowadzi facet o staropolsko brzmiącym nazwisku, a także wyglądzie. Robert Elgendi, kłaniam się, witam Państwa. Dzisiaj wspólnie z uczestnikami naszego show udowodnimy, że miłość do Polski bardzo się opłaca, ale przecież Polacy to wiedzą. Zawodnicy, którzy biorą udział w programie Polacy to wiedzą, to wieczni studenci historii naszego kraju, którzy interesują się każdą dziedziną polskości i dzisiaj nam swoją wiedzą zaimponują. Oto oni. Witam. Dawid Tworzydło z Warszawy, przedsiębiorca związany z branżą nieruchomości, ale jego pasją są podróże. Podróże tak. Do wielu krajów, ponad 100 krajów zaliczyłeś, prawda? Tak, dokładnie. A powiedz, planujesz jakąś destynację najbliższą? Już wiesz, gdzie pojedziesz? Za kilka dni jadę do Grecji, a z tych takich dalszych podróży, no to planujemy w najbliższym czasie Gili. Ale lubisz sobie poleżeć na leżaku, na ręczniku, czy jednak zwiedzasz? Staram się zawsze, żeby zobaczyć coś nowego, poznać dane ludzi, poznać kulturę, a później odpocząć. No, oby ten program też pomógł ci w realizacji twoich marzeń. Kolejnym uczestnikiem Adam Kamiński z Kwizena. Pracuje w bibliotece w dziale promocji. No ale jego pasją są nietypowe dyscypliny sportowe. Typowo polskie. Na przykład? Na przykład bocze, karum, cornhole. Rzeczywiście bardzo typowe, ale karum, to co to jest za dyscyplina? Karum to jest tak zwany bilard indyjski, to się gra na takiej planszy, są rozsypane rzeczony i trzeba wbijać za pomocą takich pstryknięć do odpowiednich otworów. Dobra zabawa, dobre ćwiczenie na celność. To tak jak u nas, prawda, panie Adamie? Trzymam kciuki także za panią Joasię Słowińską z Radomia. Zawodowo zajmuje się profilaktyką i leczeniem dzieci, no ale w wolnych chwilach uwielbia układać kompozycje kwiatowe. Tak. Taka florystka zamiłowania. Lubię robić takie kompozycje dla znajomych, dla rodziny, okolicznościowe, na święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, jakieś urodziny, imieniny. A tak okolicznościowo w ramach naszego programu o Polsce, jakby pani miała tak skomponować typowo polski bukiet? No typowo polski bukiet to wydaje mi się, że habrymaki i rumianki. Nie rozpoznałbym żadnego, ale zgłoszę się. Zapraszam na łąkę. Zgłoszę się. No i ostatni z naszych uczestników, Rafał Ruka z Warszawy. Zawodowo zajmuje się oceną ryzyka. Jest fanem quizów, gier RPG i Harry'ego Pottera. No i jak ci algorytm wyliczył? Duże ryzyko tutaj? Czy ryzyko jest duże? Duże są te kategorie ujemne, więc to na pewno zwiększa prawdopodobieństwo. Ja nawet teoretycznie ujemnych wartości, no co tutaj jakby jest... Typowo analityczny umysł, ale... zaczął mówić tak, że nikt nie rozumie. U nas nie ma minusów, u nas są same plusy. Miejmy nadzieję. Taką też mam nadzieję, że tak będzie, że wszyscy będziemy mieli same plusy. No i tego wam właśnie życzę. Miło was wszystkich, drodzy państwo, poznać. No w mojej pracy jest tylko jedna przyjemniejsza rzecz niż poznawanie ludzi. Nagradzanie ich właśnie pieniędzmi, które możecie wygrać i tego wam wszystkim życzę. A jak to zrobić? No przed naszymi uczestnikami 3 rundy, w tym jedna finałowa, podczas których można wygrać ponad 40 tysięcy złotych. Wielkie wygrywanie zaczynamy, no co logiczne, od rundy pierwszej. W rundzie pierwszej każdy z uczestników po kolei naprzemiennie odpowiada na 3 pytania z 10 kategorii, które każdorazowo sam wybiera. Oto one. Atrakcje turystyczne, folklor, obyczaje i tradycje, geografia i podróże, język, legendy, literatura i teatr, przyroda i jej ochrona, sport, telewizja, życie codzienne. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają 5 sekund, a każda prawidłowa odpowiedź to 1000 zł. W tej rundzie nikt nie odpada. Chodzi o to, żeby zgromadzić jak najwięcej pieniędzy. No, panie i panowie, liczę, że na waszych kontach pojawią się spore sumy. No i przede wszystkim, że będziecie się dobrze bawić z uśmiechami do końca. Wszystko jest jasne? Tak. Gotowi? Tak. No to zaczynamy. To zaczynamy od Dawida. Którą kategorię wybierasz? Ja poproszę od końca. Życie codzienne. Czego nie ma ślepa kuchnia? A. Pieca. B. Okna. Poproszę odpowiedź B. Okna. Zaświeciło się na zielono. To jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. 1000 zł na twoim koncie. Adam, czas na ciebie. Która kategoria? No, Dawid wziął ostatnią, to ja przedostatnią. Telewizja. Pytanie brzmi, w stepie szerokim, którego okiem nawet sokolim nie zmierzysz, to piosenka z czołówki serialu. A. Czarne chmury, B. Przygody pana Michała. Oczywiście, B. Przygody pana Michała.
Dokładnie tak, to jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Kompozycja Wojciecha Kilara, teraz Joanna. Ja lubię czytać różne takie rzeczy trochę fantastyczne, więc poproszę legendy. Kategoria legendy dla Joanny, a pytanie brzmi. Legenda o smoku pokonanym podstępem przez sprytnego szewczyka związana jest A. z Gdańskiem, B. z Krakowem. Z Krakowem, B. Też na zielono. I także 1000 zł na twoim koncie, gratuluję. I czas na Rafała. Wybiorę sport, czyli kolejną kategorię z prawej strony. Poprosimy o sport i pytanie brzmi. Maja Włoszczowska zdobyła 2 srebrne medale olimpijskie w kolarstwie. A. górskim, B. szosowym. A. górskim. A pamiętasz może na których igrzyskach? W Pekinie i w Rio de Janeiro. Wow, brawo, gratuluję. 1000 zł na twoim koncie. Na razie idziecie, jak to się mówi, łeb w łeb. Czas na Dawida. Druga kategoria, którą wybierzesz, to? Pozostanę przy życiu codziennym. Według statystyk policyjnych, sprawcami wypadków drogowych częściej są A. mężczyźni, B. kobiety. A. mężczyźni. To jest prawidłowa odpowiedź. Kolejny 1000 zasila twoje konto. Kobiety stanowią tam 40%. Dawidzie, tak rozmawialiśmy sobie o podróżach. Zwiedziłeś ponad 107 krajów dokładnie. Tak. A powiedz, czy w tych państwach w ogóle znają nasz kraj? Znają jakiegoś Polaka? Co mówią o nas? No teraz jesteśmy najbardziej znani z Lewandowskiego. Natomiast nie wszyscy, nie we wszystkich krajach wiedzą, gdzie jest Polska, gdzie leżymy. Nie wiedzą? Nie, nie. I czasem musisz uświadamiać ich? Tak. Dobrze, Adamie, czas na drugą kategorię dla ciebie, którą wybierasz? Ponownie telewizję. Kto śpiewał polską wersję piosenki z czołówki serialu animowanego Muminki? Odpowiedź A. Zbigniew Wodecki, B. Wiktor Zborowski. Wiktor Zborowski. Na zielono. Znowu prawidłowo. Kolejny 1000 na koncie Adama. To była prawidłowa odpowiedź. Joanno? Poproszę legendy. Bazyliszek, potwór o śmiercionośnym wzroku, pokonany przez skazańca z lustrem, to postać z legendy. A. wrocławskiej, B. warszawskiej. B. warszawskiej. Uśmiech uzasadniony. Oczywiście to jest prawidłowa odpowiedź. 1000 zł także zasila ponownie twoje konto. Rafale, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, ty studiowałeś za granicą, w Barcelonie. Tak, byłem na wymianie międzynarodowej, wymianie Erasmus i studiowałem na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Polakko podobno bardzo jest popularnym zwrotem tam znanym, ale chyba kojarzy się pejoratywnie, tak? Raczej to jest jakby zupełnie jakby inne tłumaczenie. Inne tłumaczenie. Zobaczymy, jak będziesz tłumaczył kolejną kategorię, która będzie. Kusiło mi zmienić, ale wszyscy nie zmieniają i może też to pójdę, więc sport zostawimy. W 1917 roku w Szczypiornie internowani żołnierze Legionów Polskich grywali w pewną nową wówczas grę, którą później spopularyzowali w Polsce. Była to A. piłka ręczna, B. siatkówka. A. piłka ręczna, Szczypiorniak. Nic dodać, nic ująć, kolejny 1000 na twoim koncie. Dawid, czas na ciebie. Pozostaje wierny życiu codziennemu. Doskonale wyważony, aksamitny smak z nutami orzechów i cytrusów. Wybitna cielistość i obfita krema. To opis A. czerwonego wina, B. kawy. To będzie odpowiedź B. kawy. A kojarzysz, czego dokładnie dotyczy, bo to jest prawidłowa odpowiedź? To będzie dotyczyło espresso. Adamie, ja jestem ciekaw. Pracując w bibliotece obserwuję, co ludzie czytają, jakie gatunki ich najbardziej teraz interesują. Znaczy, chyba nikogo nie zaskoczę. Najbardziej popularna jest powieść obyczajowa, romanse, melodramaty, no i przede wszystkim kryminał. Tu trzeba powiedzieć, że ostatnio polski kryminał zrobił ogromną furorę nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Widzimy choćby adaptacje filmów czy seriali na podstawie polskich pisarzy. I powiem szczerze, że tak, kiedyś się zachwycaliśmy kryminałem skandynawskim, to teraz Polska rządzi. Adamie, kolejna kategoria dla ciebie? A to zmienimy. No, trudno, żebym nie spróbował literatury i teatru. Pytanie brzmi. Kto jest nazywany cesarzem reportażu? A. Stanisław Lem, B. Ryszard Kapuściński. Oczywiście B. Ryszard Kapuściński. Zaświeciło się na zielono, inaczej być nie mogło. Oczywiście to jest prawidłowa odpowiedź. Kolejny 1000 na koncie Adama. Joasiu, zanim wybierzesz kolejną kategorię i zadam ci kolejne pytanie, chciałem zapytać o karawaning. Jesteś lekarzem, bardzo zapracowany na pewno też, więc wypoczywasz w ten sposób najlepiej. Tak.
A w Polsce najlepsze miejsca na karawanie gdzie są? No generalnie nad morzem, nad Bałtykiem. Sam mamy takie miejscowości, do których jeździliśmy już parokrotnie, na przykład rowy. Czas na twoje wybory, ostatnia, trzecia kategoria. No ja jednak będę wierna legendą. Dobrze, Jasia. Legenda. Pytanie brzmi, o nocy świętojańskiej jest mowa w legendzie o A. kwiecie paproci, B. Lechu, Czechu i Rusie. Odpowiedź A. kwiecie paproci. To jest prawidłowa odpowiedź. No i Rafał. Zostawmy sport. Gdzie znajduje się meta wyścigu kolarskiego Tour de Pologne? A. w Gdyni, B. w Krakowie. Odpowiedź B. w Krakowie. To jest prawidłowa odpowiedź. Wcześniej była w Karpaczu. I to było ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź. Czas na podsumowanie pierwszej rundy, po której 3000, no jesteście rewelacyjni, no świetnie wam idzie na razie, wszystko zgodnie z planem. No, w kolejnej będzie być może trochę trudniej, ale wcale tak nie musi być, bo przecież imponujecie wiedzą. Uśmiechy na twarzach zachowajcie. Przed nami druga runda. W rundzie drugiej na naszych uczestników czeka 20 pytań z tych samych 10 kategorii. Ja czytam pytania, a oni zgłaszają się do odpowiedzi naciskając przycisk. W momencie naciśnięcia przycisku przestaję czytać, a uczestnicy mają 5 sekund na odpowiedź. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dodajemy do ich konta 2000 zł, a w wyniku nieprawidłowej odpowiedzi odejmujemy 2000. Chyba że na koncie nie ma tych 2000, wtedy konto się zeruje. Osoba, która zgromadzi najwięcej pieniędzy, wchodzi do finału. No osobiście nie mogę się już doczekać, zważywszy na poziom, jaki reprezentujecie. Czas na drugą rundę. Pytanie z kategorii atrakcje turystyczne. Brzmi, w którym mieście znajdują się największe i najstarsze tężnie solankowe? Dawid. W Ciechocinku. To jest poprawna odpowiedź. W Ciechocinku, uznawane za największe w ogóle w Europie, twoje konto wzbogaciło się o 2000 zł. Krakowiaczek 1 miał koników 7. A co miała krakowianka 1? Joanna? Miała chłopca z drewna. Brawo, nawet nie musieliśmy doczekać do końca. Wyrobiłaś się w jedną sekundę. Kolejne pytanie z kategorii geografia i podróże, ale zanim przytoczę to pytanie, mała podpowiedź od nas, ściągawka, spójrzcie. Adam się zgłosił i nawet nie wie, jakie pytanie chce mu zadać, ale Adamie, takie są reguły gry. Masz 5 sekund, bardzo proszę. Są to mosty w Stańczykach. Dokładnie, dokładnie tak. To są mosty w Stańczykach, bo pytanie brzmiało, w której miejscowości znajdują się dawne mosty kolejowe, zwane także akweduktami Puszczy Romińskiej. Brawo, brawo za czujność i za kolejną zdobycz. 2000 powiększyło twoje konto. Następne pytanie. Z kategorii język. Według przysłowia żadna praca nie... Żadna Rafał. Praca nie hańbi. Przepraszam? Żadna praca nie hańbi. Na zieloną, sygnał znany. Wy jesteście po prostu niesamowici od pierwszej rundy na tym samym bardzo wysokim poziomie. Tak trzymać. Kolejne pytanie z kategorii legendy. Kto według legendy założył gród Gniezno? Stworzył państwo... Adam. Lech. Znowu przed czasem. Znowu nie byłem w stanie dokończyć pytania, to może to zrobię teraz. Kto według legendy założył gród Gniezno, stworzył państwo Polan, no i polskie godło? Odpowiedź Lech. Czy to jest odpowiedź prawidłowa? No tak, legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Oczywiście, że tak. Brawo. 2000 na twoim koncie, kolejne 2000. I kolejne pytanie w związku z tym. Literatura i teatr. O którym instrumencie marzył Janko muzykant? Joanna. O skrzypcach. To jest prawidłowa odpowiedź, bo to jest nowela Henryka Sienkiewicza. Kolejne pytanie z kategorii, uwaga, przyroda i jej ochrona. Ostatni osobnik tego gatunku, samica, żył w Puszczy Jaktorowskiej do 1600... Tur. Rafał. Tur.
Oczywiście to jest prawidłowa odpowiedź, a pytanie całe brzmiało: ostatni osobnik tego gatunku samica żył w Puszczy Jaktorowskiej do 1627 roku. Co to było za zwierzę? Gatunek wymarł mimo prób ochrony do połowy XVI wieku. No ale wciąż jesteście naprawdę niesamowici. Kolejna szansa przed wami, kategoria sport. Na jakiej pozycji gra siatkarz Bartosz Kurek? Rafał? Przyjmujący. To jest poprawna odpowiedź. Przyjmujący, atakujący także, w zależności w jakich rozgrywkach, prawda? Kolejne pytanie z kategorii telewizja. W którym polskim serialu Tomasz Stockinger oraz Barbara Joanna? Klan. Znowu przed czasem, znowu nie dokończyłem pytania i to jest znowu prawidłowa odpowiedź. 9 tysięcy już zgromadziłaś. Kolejne pytanie będzie z kategorii życie codzienne. O ile znaki drogowe nie stanowią inaczej, jaka jest dla uczestników ruchu drogowego maksymalna dozwolona prędkość w terenie zabudowanym w godzinę? Rafale? 50 km na godzinę. No oczywiście, że tak, wcześniej 60, teraz 60 do 23 do 5 nad ranem. Kolejna kategoria i kolejne pytanie. Atrakcje turystyczne. Raczki. Gdzie znajduje się najniżej położony punkt? Rafał? Raczki Jemblonskie znajdują się na Żuławach Wiślanych. Ja przeczytam całe pytanie. Raczki, gdzie znajduje się najniżej położony punkt w Polsce, leżą koło którego miasta? Raczki Elbląskie leżą koło Elbląga. Więc w tym momencie masz tyle samo, co Joanna. I kolejna szansa przed wami, żeby poprawić swój dorobek. Kategoria folklor, obyczaje i tradycje. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie, dziesiąteczku. Joanna. Na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości. Na lirze. Oczywiście pytanie brzmiało, na czym grają. 11 tysięcy już zgromadziłaś, także zamieniliście się troszeczkę. Teraz ty jesteś liderem tej grupy. A grupa pościgowa, no do pracy. Kolejne pytanie, kategoria geografia i podróże. Jedna z łódzkich ulic nazwana została najdłuższym... Adam? Ulica Piotrkowska. Na zielono, prawidłowa odpowiedź. Pytanie dokończę. Jedna z łódzkich ulic nazwana została najdłuższym polskim deptakiem. Która? Ulica Piotrkowska. W ogóle jedna z najdłuższych w Europie. Kolejne pytanie będzie z kategorii język. Litera A to najczęściej występująca litera w języku polskim. Która jest druga pod względem częstości? Rafał? Litera E. O. Nie. Prawidłowa odpowiedź jest inna. I. Nie była O, ale I już tak. Adam, miałeś rację. Litera I. Na prowadzeniu niezmiennie Joanna. Kolejne pytanie z kategorii legendy. Jakie pokrewieństwo łączyło dwóch murarzy, którzy według legendy budowali dwie wieże? Joanna? Byli braćmi. Jeden zabił drugiego. Krakowie. Na zielono. 2000 kolejne lądują na twoim koncie. Gratuluję. Pozostało 5 pytań do końca. Jak widzicie, wszystko może się jeszcze wydarzyć. Do finału wejdzie ta osoba, która zgromadzi jak największą sumę. Więc naprawdę do pracy. No i koncentracja do końca. Słuchajcie, kolejna kategoria literatura i teatr. Pod jakim pseudonimem pisał kryminały Maciej Słomczyński? Adam? Joe Alex. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Kolejne 2000 lądują na twoim koncie. Kolejne pytanie z kategorii przyroda i jej ochrona. W którym roku powstał ostatni, jak dotąd, park narodowy? Dawid? W 2001 roku. Ryzykowałeś, wiedziałeś? Wiedziałem, tylko zapomniałem, jak się ten park się nazywa. A ja mam podpowiedź, więc będzie mi łatwiej. Park Narodowy Ujście Warty. Dokładnie tak, 2001 rok, 2000 na twoim koncie. Kolejne pytanie z kategorii sport. Jakie barwy ma klub piłkarski Krakowia? Adam? Krakowia ma biało-czarne pasy. Biały kolor się zgadza, ale ten drugi to jest czerwony. Dlatego odejmujemy ci 2000 zł z konta. I w ogóle popularna nazwa tego klubu to pasy. Tak się właśnie o nich mówi. Teraz będzie pytanie z kategorii telewizja, ale zanim, no to jak telewizja, to podpowiedź filmowa.
Dlaczego nie śpiewasz? No wszyscy znają. No słuchaj, monolog Hamleta też wszyscy znają, jednak się powtarza. Powtarza. Być albo nie. Ale dajże spokój, on ma na myśli refren. No już za późno. Ta para artystów w latach 50. i 60. tworzyła autorski program Kabaretol. Strzelam. Adam? Będę strzelał. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Kabaret Starszy Pan. Pospieszyłeś się, bo jakbym dokończył pytanie. Tworzyli autorski program kabaretowy. Jaki nosił tytuł? Kabaret Starszych Panów. Trójka z was ma po 7000 zł. Joanna na prowadzeniu z dorobkiem 13. Kategoria Życie codzienne teraz przed wami. A pytanie brzmi, kiedy przypada Dzień Matki? Adam, byłeś najszybszy. 26 maja. Wszyscy kiwamy, wszyscy się uśmiechamy, wszyscy o tym doskonale wiemy, pamiętamy. 9000, bo dwa kolejne na twoim koncie. I wiecie, co to było już ostatnie pytanie? Wszystko już jest jasne. 7000 zgromadził Dawid, Adam 9, Rafał 7, a 13 Joanna. I to Joanna wygrała po tych dwóch rundach, to Joanna wchodzi do finału. Gratuluję bardzo serdecznie. Przyznam, że to nie było łatwe. Chłopaki bardzo się starali. No, końcówka była imponująca, ale Joasiu, zanim finał, zanim znajdziesz się w nim, no, czeka cię jeszcze jedna poważna decyzja, bo możesz do finału wejść sama, albo możesz skorzystać z pomocy któregoś z kolegów. Możesz razem połączyć siły, połączycie także kwotę, a potem się nią oczywiście podzielicie. Decyzja należy do ciebie. No cóż, decyzja jest trudna, ale co dwie głowy, to nie jedna. I myślę, że spróbuję zagrać z Adamem. Dziękuję. A więc wszystko jest już jasne. W naszym finale zagra Joanna razem z Adamem. Połączyli siły, połączyli też sumę, bo zagrają o 22 tysiące złotych. Dawidzie i Rafale, dziękuję wam za świetną walkę, za duże emocje i ogromną też dawkę dobrego humoru. Żegnamy się z programem, ale mam nadzieję z dobrymi wspomnieniami. Na pewno. A przed nami wielki finał. Joasiu, długo nie wahałaś się, z kim zagrasz w finale. Skąd taka pewna decyzja? Jakby to powiedzieć, co dwie głowy, to nie jedna. A obserwowałam sposób gry Adama i stwierdziłam, że mamy wspólną płaszczyznę porozumienia i możemy się uzupełniać swoją wiedzą. No, bardzo miło na pewno tobie jest to usłyszeć. Ja bym chciał bardzo podziękować za to, że mnie wzięła do pary i mam nadzieję, że jakbyś tym karawaningiem nad morze jechała, to do Kwizyna zajedziesz przy okazji, po drodze. Słuchaj, kwestia tylko umówienia. Ja bym nie chciał wam przeszkadzać, ale myślę, że warto na ten karawaning się wybrać, jeżeli uda wam się obronić 22 tysiące złotych w tymże finale. Żeby tak się stało, żebyście wyjechali z tego studia z tą sumą, musicie poprawnie odpowiedzieć na 10 pytań. Macie na to 90 sekund. W przypadku błędnej odpowiedzi zostanie wasze konto uszczuplone o 10%. No i ja będę czytał kolejne pytania i oczywiście, jeżeli zostanie czas, wrócimy do pytania, na które odpowiedzieliście źle. Czy wszystko jest jasne? Tak. To jeszcze na koniec jedna decyzja, Jasiu. Możecie się naradzać, ale tylko jedno z was niech odpowiada. Kto będzie kapitanem? No, wyszło, że ja. Dobrze. A więc zaczynamy finał. Czas, start. Lotnisko w Pyrzowicach nie jest międzynarodowym portem lotniczym Katowic, tak czy nie? Nie. Błędne Skały, czyli malowniczy labirynt skalnych korytarzy i szczelin, znajduje się w Górach Stołowych, tak czy nie? Tak. Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią, tak, tak czy nie? Rzeczowniki bankier i bankowiec to synonimy, tak czy nie? Tak. Złoczyń, zwany też Żmijem, to legendarny król węży z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, który straszy w Kroczycach, tak czy nie? Tak. Aleksander Fredro napisał Śluby Panieńskie i Moralność Pani Dulskiej. Tak czy nie? Nie. Nie. W Polsce niedźwiedzie brunatne występują głównie w Borach Tucholskich. Tak czy nie? Nie. Nie. Karol Jabłoński zdobył kilkanaście tytułów Mistrza Świata i Mistrza Europy w żeglarstwie lodowym. Tak czy nie? Tak. Tak. Wiadomości dnia były głównym wieczornym programem informacyjnym TVP w latach 58-89. Tak czy nie? Tak. Barista zajmuje się zawodowo mieszaniem koktajli, tak czy nie? Nie. Rzeczowniki bankier i bankowiec to synonimy, tak czy nie? Nie. Wiadomości dnia były głównym wieczornym programem informacyjnym TVP w latach 58-89. Czas się skończył. Wielkie brawa. Właściwie mieliście dużo jeszcze czasu. Gratuluję.
ogromnie. 10 sekund jeszcze zostało? Zostało 10 sekund, dokładnie tak. Wygraliście 17 820 zł. Super. Wielkie gratulacje. Ekstra. No miałaś nosa, świetnie podpowiadałeś. No bo tak naprawdę Polacy to jedna wielka rodzina. Oczywiście, w kraju, za granicą, Polska centralna, tudzież północna. Dokładnie tak. Myślę, że karawaning wspólny tak, to jest dobra opcja po tym finale. Jak najbardziej. Parę opcji było, wygrała wersja karawaningu. I tak będzie też, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Tak, już się na niego nie mogę doczekać, drodzy Państwo. Dobra zabawa, możliwość wygrania pieniędzy. Pozdrawiamy Polonię, wszystkich Polaków. Do zobaczenia. Dziękuję jeszcze raz. Gratulacje.